Dziś w zakładzie karnym Sztumie odbyła się konferencja na temat zatrudniania osób osadzonych u lokalnych przedsiębiorców. Funkcjonariusze Służby Więziennej opowiedzieli potencjalnym pracodawcom o procedurze, jaką muszą pokonać, by zatrudnić osadzonego oraz o korzyściach płynących z pozyskania takiego pracownika. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy oraz kadra kierownicza Zakładu Karnego w Sztumie i Okręgowej Służby Więziennej w Gdańsku. Dzień dobry, pułkownik Jan Morozowski, dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie. Panie dyrektorze, dzisiaj konferencja na temat zatrudnienia osadzonych w zakładach pracy. Kilka słów na temat. Konferencja, którą zorganizowałem, wpisuje się w rządowy program Praca Więźniów, który został rozpisany na lata 2016-2023. Rządowy program oparty jest na trzech zasadniczych filarach. Pierwszy filar to budowa 400 hal produkcyjnych, w których znajdzie zatrudnienie populacja więźniów odbędących karę w zakładzie karnym typu zamkniętego. Drugi filar to rozszerzenie instrumentów zachęcających do podjęcia pracy przez więźniów. I trzeci filar to rozszerzenie możliwości zatrudnienia osadzonych w sektorze publicznym. Ilu osadzonych obecnie w zakładzie karnym w Sztumie jest zatrudnionych poza zakładem i w samym zakładzie? Łącznie zatrudnionych jest ponad 220 osadzonych, w tym 112 osadzonych pracuje odpłatnie. Poza zakładem karnym około 200 osadzonych pracuje w różnych miejscach na rzecz sektora samorządowego, ale także na rzecz stowarzyszeń. Jakie warunki musi spełnić pracodawca, osoba, która ubiega się o takiego pracownika? Potencjalny pracodawca powinien przede wszystkim zgłosić chęć zatrudnienia osadzonych. Wówczas wyjaśnię mu w kilku słowach, na czym polega struktura zatrudnienia osadzonych. Po osiągnięciu porozumienia pisemnego kierujemy w określone miejsce osoby pozbawione wolności. Nazywam się Krystyna Szafrańska, jestem prezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca w Sztumie. Ocena jest bardzo wysoka. Współpracujemy z zakładem karnym w tym zakresie już 14 lat. Samo stowarzyszenie działa 17 lat. Stowarzyszenie zajmuje się usługami zdrowotnymi, społecznymi, a także towarzyszącymi działaniami związanymi właśnie z tymi usługami, jak na przykład wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego. Prowadzimy opiekę w ramach tych właśnie działań, prowadzimy opiekę domową, dzienną i całodobową dla seniorów. A zatem front pracy dla skazanych jest taki, powiedziałabym, bardzo społeczny. I resocjalizacja jest tutaj możliwa na bardzo wysokim poziomie. Nasi skazani uczestniczą w pracach gospodarczych na terenach, gdzie się w naszych placówkach, gdzie się te usługi odbywają. Mamy dwie takie placówki w Sztumie i w Czerninie, 2 kilometry za Sztumem. Poza tym uczestniczą bezpośrednio w opiece nad naszymi gośćmi, którzy korzystają z usług i zdrowotnych, i socjalnych, społecznych na terenie ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego w Czerninie. Kazimierski Wiesław, wójt gminy Stary Targ. Panie wójcie, gmina Stary Targ korzysta z zatrudnienia osadzonych z zakładu karnego w Sztumie. Jaka jest to współpraca i ilu więźniów obecnie wykonuje pracę na rzecz gminy Stary Targ? Tak, korzystamy z grupy osadzonych, którzy przebywają w Sztumie. Korzystamy w liczbie do 8 osób, ale tak życie mówi, że to jest 5-6 osób, taka grupka. Codziennie korzystamy już przez ładnych kilka lat. Myślę, że od 2009, ile dobrze pamiętam, współpracujemy non-stop. Codziennie mamy grupę skazanych przy pracach na terenie Starego Targu. Wcześniej to były okresy wakacyjne bądź ferie, gdzie grupa skazanych pracowała w szkołach, w budynkach szkolnych. Czy jest pan zadowolony z pracy właśnie osadzonych?
Tak, jestem zadowolony. Grupa jest mobilna, elastyczna. Posiadamy wyposażenie, narzędzia dla tej grupy, żeby mogli wykonywać różne prace. No i organizacyjnie i finansowo jestem zadowolony. Jak wygląda sam schemat pozyskania takiego pracownika właśnie do swojej gminy? To znaczy, to już procedura jest wewnątrz zakładu karnego. My po prostu rozpoczęliśmy współpracę z zakładem, chcąc zatrudnić grupę skazanych, no i zakład karny wytypował pracowników osadzonych, żeby u nas pracowali. No, my żeśmy zadeklarowali, że to jest ze względu na samochód, wielkość samochodu, odbiory grupy do 8 osób i taką grupę odbieramy, a za jakie przestępstwo pracują, no to w zasadzie jest rzecz wtórna, to nas troszeczkę nie interesuje, no jest poza nami. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.